koledzy, koleżanki, witam pana także Krzyszczuka. Witam pana dyrektora i wszystkich nauczycieli. Cały czas po raz kolejny z rzędu akceptujemy ze samorządność uczniowska, czyli wasi reprezentanci, których sobie wybraliście, i wy jako tak zwane zgromadzenie walne samorządu uczniowskiego jesteście dla nas naprawdę istotnym elementem, bo jeżeli nauczycie się brać odpowiedzialność za swoje zachowanie, weźmiecie odpowiedzialność za to, jaka ta nasza szkoła jest i jaką sobie planujemy, żeby była, to im lepsza będzie nasza współpraca, to tym lepiej będzie nam się wspólnie pracowało. Mówię wspólnie pracowało, bo to, że my was nauczamy, a wy przychodzicie do szkoły i tę naukę przyjmujecie, to jest po prostu nasza obustronna, ciężka praca. Zebranie walne jest pewnego rodzaju formą przekazania informacji, co samorządowi uczniowskiemu udało się do dnia dzisiejszego zrobić z tych zamierzeń, którymi startowali w wyborach. Dalej, co, jakie mają plany i czy wy, którzy ten samorząd ścisły wybrali, czy wy jesteście z tego samorządu zadowoleni? Pierwszym punktem naszego dzisiejszego zebrania będzie przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych sekcji, które będę do siebie kolejno prosił. Pozwolę sobie jako pierwszy przeczytać swoje sprawozdanie. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły Gimnazjalnej w Malachowie jestem od dnia 8 października 2010 roku. W czasie dotychczasowej kadencji uczestniczyłem i poprowadziłem 10 spośród 12 zebrań samorządu. Stałem na czele 5 sekcji sportowej, rozrywkowej, organizacyjnej, gospodarczej oraz redakcyjnej. Przy ich pomocy udało się wprowadzić wiele zmian w naszej szkole, które zapewne działały na naszą korzyść, naszą, czyli uczniów. Udało się także zrobić ankietę w klasach pierwszych, która dotyczyła problemów i potrzeb, którą później przedstawię wszystkim. Uczestniczyłem także w wielu uroczystościach szkolnych oraz w wielu wyjazdach. To z mojej strony to wszystko. Witam wszystkich serdecznie, jestem rzecznikiem praw ucznia. Ja bym tutaj zapomniał. Nazywam się Martyna Brodzik, jestem uczennicą klasy 3A. Od czasu przejęcia stanowiska rzecznika praw ucznia udało mi się rozwiązać następujące problemy. Pierwszym problemem, który rozwiązałam, dotyczył klasy 3 i nauczyciela, który przełożył sprawdzian z fizyki na godzinę, na której klasa 3 miała biologię, bez wcześniejszego poinformowania klasy. Po zapoznaniu się z tą sytuacją, skonsultowałam się z opiekunem samorządu, w wyniku tej współpracy sprawa została rozwiązana. Następnym problemem, który rozwiązałam, dotyczył dwóch uczennic naszej szkoły. W wyniku nieporozumienia uczennice udały się do mnie, po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów zażegnał ustny spór. W pierwszym półroczu udało się też nam zrealizować projekt pod tytułem Nawigacja dla pierwszaka, który miał za zadanie pomóc zaklimatyzowaniu się uczniów klas pierwszych w naszej szkole. Projekt został wykonany przeze mnie ze współpracą samorządu uczniowskiego i zakończył się powodzeniem. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Witam, nazywam się Marta Burz, jestem uczennicą klasy 3C. Po wyborach do samorządu uczniowskiego zostałam wybrana na przewodniczącą sekcji gospodarczej, która rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 roku. Opiekunem zajmującym się sekcją jest pani Emilia Protasewicz. Na pierwszym zebraniu został opracowany plan pracy, w którym uwzględniono przede wszystkim działalność charytatywną. W grudniu przeprowadziliśmy coroczną akcję pod hasłem Góra Grosza, mającą na celu zebranie jak największej liczby pieniędzy przeznaczonych na domy dziecka w całej Polsce. W związku z tym członkowie sekcji wykonali puszki i w czasie trwania akcji zbierali monety wśród społeczności uczniowskiej. Na walentynki działacze sekcji zrobili skrzynkę i zbierali od uczniów kartki. Działa też skrzynka pytań, do której uczniowie mogą wrzucać pytania. Odpowiedzi na nie zostają umieszczane na tablicy przy świetlicy oraz na górnym polu. Przez cały semestr opiekun sekcji współpracował z panią Lucyną Chylarecką, prowadząc cotygodniowe rozliczenia z kłodzików szkolnych. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Witam
bardzo się serdecznie. Nazywam się Jakub Grański. Jestem uczniem klasy 3C i od dnia 8 października jestem pełnił funkcję przewodniczącego sekcji organizacyjnej. W roku szkolnym 2010-2011 sekcja ta zajmowała się następnymi sprawami. Szczęśliwy numerek. Szczęśliwy numerek jest wybierany codziennie. Jest to numerek zupełnie przypadkowy, który można sprawdzić przez sklepiku szkolny. Dekoracje na Andrzejki. Pani Edyta Korowajczyk organizowała w tym roku Andrzejki. Sekcja organizacyjna pomogła Pani Edycie wystroić szkołę. Sztandar na Dzień Niepodległości. Dnia 10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Niepodległości. Dziewczyny, które są w sztandarze, nie mogły być obecne tego dnia w szkole, więc zastąpiły je członkinie sekcji organizacyjnej Paulina Gawrek, Sandra Stern. Ubieranie choinki bożonarodzeniowej. W roku szkolnym, co roku w naszej szkole jest duża choinka na dolnym polu. W tym roku choinkę tę ubierali przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz sekcji organizacyjnej. Zakup i rozmieszczenie haczyków na dolnym polu. Na dolnym polu zawsze przy jakichkolwiek świętach wiszą ozdoby. Sekcja organizacyjna zakupiła specjalne haczyki, dzięki którym wieszanie dekoracji jest o wiele łatwiejsze. Dziękuję za moje pytania. Nazywam się Adam Ruka, jestem przewodniczącą sekcji redakcyjnej i uczennicą klasy 3C. Od początku września chętni uczniowie przygotowywali się do redagowania szkolnej gazety. Na początku października zebrana grupa opracowała plan działania na ten rok szkolny. Zaplanowano m.in. redagowanie i wydawanie szkolnego miesięcznika, tworzenie i drukowanie ulotek okolicznościowych. Każdemu z uczestników przydzielono zadanie do wykonania w roku szkolnym 2010-2011. Następujący uczniowie skupili się w sekcji. Adriana Borówka, klasa 3C, Karina Pietrza, klasa 3C, Monika Krzemińska, klasa 3B, Karolina Sikora, klasa 3B, Magdalena Manija, klasa 3B, Bartosz Prusner, klasa 3B, Adam Maciuszek, klasa 3B, Radosław Piszka, klasa 3D, Katarzyna Kołowska, klasa 2D, Katarzyna Wójcik, klasa 2D, Natalia Słowieńska, klasa 2A, Barbara Urbańska, klasa 2A. Grupa działała prężnie, uczniowie systematycznie pojawiali się na spotkaniach sekcji. W ramach pracy nad tworzeniem gazety zbierali informacje, redagowali artykuły, przeprowadzali sądy, wywiady, wykonywali fotografie. W styczniu pojawiło się jubileuszowe wydanie gazety. Czy są jakieś pytania? Witam. Gdyby ktoś nie pamiętał, jestem przewodnicząca sekcji rozmów szkolnej. Nazywam się Jessica Kitniak i chodzę do klasy 3C. Plan pracy sekcji na miniony semestr zakładał, po pierwsze, nadzór nad programowym i technicznym funkcjonowaniem radiowozła szkolnego. Po drugie, zabezpieczenie nagłośnienia na imprezach szkolnych i próbnych egzaminach gimnazjalnych. Wszystkie działania uatrakcyjniały czas wolny i poprawiały akustykę imprez okolicznościowych. Na przyszły semestr sekcja przewiduje zorganizowanie ogólnoszkolnego karaoke oraz wybór mistrz i mistera gimnazji. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Przedstawię sprawozdanie z 11 sekcji szkolnej. W naszym gimnazjum w Orzechowie działa wiele różnych sekcji, a jedną z nich jest sekcja sportowa. Liczy ona 6 uczniów. Opiekunem sekcji jest nauczycielka wychowania fizycznego pani Julia Lisiecka. Podstawowym zadaniem naszej sekcji jest realizacja zadań sportowych, ale nie tylko. Aby wykazać się swoją działalnością, organizujemy różne szkolne imprezy. Uczniowie prowadzą gazetkę sportową, a także pomagają przy organizowaniu innych imprez szkolnych. Okazało się, że członkowie naszej sekcji to zdolni uczniowie. Mają wiele pomysłów i chęci do pracy. Już na początku roku opracowaliśmy sobie roczny plan działania. Każdy wie, jakie zadania mamy na poszczególne miesiące, co mamy do zrobienia, co należy przygotować i jaki nauczyciel za jakie imprezy odpowiada, komu mamy pomagać. Kiedy trzeba było zorganizować mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym, czy mistrzostwa w gronie hokeju, albo mistrzostwa szkoły w piłce nożnej chłopców, sekcja okazała się niezawodna. Sklepik szkolny w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010-2011 prowadziły początkowo uczennice Dominika Wolowska i Karolina Szmach. Następnie przekazały 4 uczennicom klasy 2D, Katarzynie Wójcik, Katarzynie Kołowskiej, Katarzynie Zając i Oktawii Kozioł. Wspólnie dbałyśmy o wgląd sklepiku, systematycznie uaktualniałyśmy cennik towarów, dbałyśmy o zaopatrzenie w różnorodne towary, o które pytali nas uczniowie. Często współpracowałyśmy z uczniami różnych klas, którzy pomagali nam wynieść usta opakowania oraz z paniami sprzątającymi, od których brałyśmy środki czystości.
pierwszym semestrze dzięki zgromadzonym środkom dofinansowałyśmy Dzień Edukacji Narodowej w kwocie 120 zł oraz Dzień Patrona Szkoły w kwocie 38,70 zł. Raz w tygodniu pani Emilia Protasewicz oraz Lucyna Chylarecka kontrolowały dochody sklepików poprzez zapisywanie zapłaconych faktur oraz liczenie pieniędzy w kasie sklepiku. Na zakończenie pierwszego semestru stan kasy był zgodny ze stanem faktur. W szkole odbywa się konkurs matematyczny Olympus i do tej pory odbyła się sesja jesienna i zimowa. W olimpiadzie Brawo reprezentowało nas z naszej szkoły 16 osób. W całej Polsce było to około 4000. W sesji jesiennej najlepsze rezultaty osiągnęli u nas w szkole Arkadiusz Lis, Radosław Kliszka i Katarzyna Wójcik. To były osoby, które w sesji jesiennej 3 pierwsze miejsca u nas w szkole zajęły. W sesji zimowej 3 pierwsze miejsca również Arkadiusz Lis, na drugim miejscu była Katarzyna Wójcik, na trzecim miejscu Piotr Stalko. Warto podkreślić, że w sesji zimowej Arkadiusz Lis na 966 uczestników zajął 6 miejsce i otrzymał dyplom laureata. Chciałam podziękować wszystkim, którzy w ogóle zgłosili swój udział, bo to było 16 osób. Naprawdę warto uczestniczyć w takich konkursach i odkrywać swoje talenty. Dziękuję panu Ryszardowi Grzeszczukowi za obecność podczas dzisiejszego spotkania. Dziękuję panu dyrektorowi i dziękuję wszystkim obecnym.